Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskopy tygodniowe dla znaków wodnych, raka, skorpiona, ryby od 28 listopada do 4 grudnia. Także zaczynamy od kart tarota. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do wysłuchania. Dobrze, zaczynamy od raka oczywiście. Ja tylko przypomnę do kart 28 listopada, 4 grudnia. Co u raka? Poniedziałek, królowa buław. No tutaj mamy oczywiście, moi drodzy, jakąś znajomą, która przynosi jakieś wiadomości. Może to być osoba spod znaków ognia, barana, lwa, strzelca, ale może mieć ten znak również w ascendencie, także możemy się nie zorientować. Tu oczywiście jest dużo nowości. Poznamy tą osobę po tym, że jest bardzo kontaktowa, komunikatywna. Także może przynieść nam wiadomości w poniedziałek, we wtorek. Troszeczkę nudno możemy poczuć się, szczególnie tutaj te osoby, które pracują zawodowo, mogą mieć jakąś niechęć do pracy. Możliwe, że niedostrzeganie swoich możliwości tego dnia i oczywiście chęć takiego posiedzenia i przeczekania. W środę jest walka, konflikt, możliwe, że ktoś będzie dosyć uciążliwy tego dnia. No i oczywiście trzeba walczyć o swoje, może mamy poczucie tego dnia, że marnujemy się na przykład w naszej pracy. W czwartek jest dziesiątka kielichów, rodzina, dom i wszystko wraca do normy. Może być bardzo przyjaźnie tutaj w domu, harmonijnie. No i oczywiście bezkonfliktowo. Bardzo dobra energia w czwartek. W piątek no jest trochę zamieszania, powracają pewne sprawy, szczególnie w rodzinie. Możemy mieć do czynienia z przeszłością. Też uważajmy na fałszywych ludzi wokół siebie. Moi drodzy, w sobotę dziewiątka kielichów jest celebrowanie, tutaj jest duża radość, cieszenie się życiem, jest zadowolenie i oczywiście wszystko pod kontrolą. Ja bym powiedziała, że też możemy gdzieś świętować, nie tylko w domu, możliwe, że gdzieś w jakiejś restauracji, na dancingu, gdziekolwiek na zewnątrz. I w niedzielę szóstka denarów, karta dawania i brania, otrzymujemy dobre wiadomości, ktoś poświęca nam swój czas, otrzymujemy jakiś prezent, podarunek, jest tutaj bardzo miło. No, moi drodzy, tydzień raczej dobry, choć zdarzają się tutaj mniej pozytywne emocje. Oczywiście, moi drodzy, w zdrowiu na pewno trzeba uważać na bóle głowy, mogą być problemy z powracającymi jakimiś infekcjami, wirusami. Też uważajmy na to, co jemy i pijemy, bo może być tutaj za dużo czegoś, możemy przeholować, tak? Jednym słowem. No i moi kochani, tutaj karty Lenormand, dużo rozmów w tym tygodniu, macie wsparcie, ale pamiętajcie, jak duża jest komunikacja, dużo rozmów, to też mogą być plotki różnego rodzaju. No i oczywiście tutaj wsparcie od mężczyzny, który będzie pomocny. No dobrze, to wszystko dla raka, dziękuję bardzo za uwagę i teraz przechodzimy do skorpiona. Przypomnę, od 28 listopada do 4 grudnia. Dobrze, zobaczymy, co u skorpiona. Skorpion. Przełomowy tydzień, koniec listopada, początek grudnia.
Zobaczmy, co u skorpiona. No, poniedziałek, diabeł, też czwórka kielichów. No, widzicie, koło fortuny, sprawiedliwość, król mieczy, as buław. I tutaj, moi drodzy, dziesiątka buław. No, ten tydzień zacznie się kartą diabła, poniedziałek. Uważajcie na spory, kłótnie, ale też jakieś uzależnienia, bo może tutaj coś być nie w porządku. Ktoś może was kusić, ale też ja bym uważała na uzależnienia. Patrzcie na to, co przyjmujecie, nawet leki, aby tutaj się nie pomylić. Uzależnienia, czy to alkohol, czy tytoń. No wiadomo, tu może być kuszenie diabła. Też może być jakiś spór. Zdrowotnie przy diable, gorączka, jakieś stany zapalne. Poniedziałek, dosyć taki ostry wstęp do tygodnia. Trzeba na siebie zwracać uwagę. We wtorek troszeczkę niedostrzeganie możliwości, troszkę smuteczków, wspominanie. No tutaj, moi drodzy, też może by się posiedziało, a może będzie dużo pracy. Tutaj też mogą być w tym tygodniu spore pieniądze dla skorpiona, czy w poniedziałek, czy też w środę. Bo przechodzimy tutaj do środy, po tym wtorku takim nudnym, ale może nawet być, moi drodzy, dla niektórych dużo pracy, tylko niechęć do tej pracy, na przykład po urlopie. W środę, kochani, podróż, gdzieś będziecie wyruszać, też przypływ gotówki, dobra passa zaczyna się w środę u skorpiona. W czwartek jakieś urzędowe sprawy, może będziecie podpisywać jakieś dokumenty, tutaj związane z finansami, ja tak myślę, z jakimś urzędem, coś może do was tutaj przyjść dobrego. Sprawiedliwość, jak byliście, moi drodzy, w porządku, to tu, w przeszłości oczywiście, to tutaj do was ta sprawiedliwość przyjdzie z zdwojoną siłą. Także tutaj mogą być zwroty finansów i też jakieś płacenie zaległości. To jest indywidualna sprawa, moi drodzy, ale na pewno dobry los was czeka, nie martwcie się. Szczególnie też w piątek ważne rozmowy, to może być rozmowa z urzędnikiem, ale także z ważną osobą na stanowisku, notariuszem czy też adwokatem. Ważne sprawy w tym tygodniu. I w piątek myślę, że coś załatwicie ważnego, jakąś rozmowę i od soboty duże zadowolenie. Nowe pomysły w biznesie, nowa podróż, bardzo dobry czas w tą sobotę i jest, moi drodzy, także wyjaśnienie spraw, bo tutaj na pewno zamkniecie jakieś, czy to urzędowe, czy ważne rozmowy i w sobotę takie, moi drodzy, wyjaśnienie właśnie i wszystko się klaruje. W niedzielę trochę możecie być zmęczeni tym tygodniem, bo ten tydzień naprawdę będzie pracowity, ale też będzie opłacalny finansowo, myślę, dla większości skorpionów. W zdrowiu stany zapalne, uważajcie na układ moczowo-nerkowy, tu oczywiście stawy, kości i układ pokarmowy. No to tyle dla skorpiona, takie przeważnie powracające schorzenia i zobaczmy, wiadomo, nie dla wszystkich, proszę to brać ogólnie, nie indywidualnie, do siebie. Mężczyzna, tu wychodzi w Lenormand, lis i tu węże. Kochani, uważajcie w tym tygodniu na fałszywą osobę płci męskiej. Także na jakieś robienie czegoś poza plecami. Uważajcie, szczególnie tutaj przy finansach. No dobrze. Tak to wychodzi i teraz dziękuję skorpionom i przechodzimy do ryb. Dobrze. Ryby. Od 28 listopada do 4 grudnia. Bardzo ciemno, leje deszcz, moi drodzy, i tutaj lampy mam pozapalane, bo nie dałoby rady inaczej. Dobrze, kochani, ryby. 28 listopada, 4 grudnia.
Zobaczmy, co dla ryb. Tutaj, moi kochani, od poniedziałku coś nowego, mak, coś nowego. Wyruszacie w pewną, moi drodzy, podróż, czy to mentalną, czy realną. Możliwe, że pierwszy raz gdzieś będziecie wyruszać, pierwszy raz będziecie coś załatwiać, może to być nowa praca, nowy lekarz, nowe początki, nowa podróż. We wtorek dziewiątka mieczy, oczekiwanie na coś, co ma przyjść, troszeczkę zastraszania samych siebie, problemy ze snem we wtorek. Ale tutaj oczekujecie możliwe na rozwiązanie jakiejś sprawy w tym tygodniu. W środę karta diabła, uważajcie na uzależnienia, kłótnie i zdrowie przede wszystkim, bo może być podwyższona temperatura na przykład. Po tej środzie takiej diabelskiej, że tak powiem, w czwartek przychodzi umiarkowanie, taki powrót do balansu życiowego. Myślę, że dużo czasu poświęcicie sobie, ale przede wszystkim spokojny ten czwartek. Także to jest dla Was dużą taką radością. W piątek as buław, jest tutaj coś nowego, nowe pomysły, nowa droga, przede wszystkim wyjaśnienie spraw. Może być też jakaś randka, namiętność przy asie buław jak najbardziej się pokazuje w piątek. I w sobotę ważne rozmowy, ważne działanie. Król mieczy mówi o sprawach, które do nas przychodzą. Możliwe, że będziecie rozmawiać z kimś doświadczonym, bardzo ważnym dla Was, i będzie to takie wyjaśnienie. Ogólnie przy tym asie buław i sprawiedliwości przychodzi czas rozliczeń, czy to w piątek, sobotę, czy w niedzielę. Szczególnie w niedzielę sprawiedliwość przychodzi do Was. Możecie tutaj naprawdę myśleć nad swoją przyszłością, rozliczać się z kimś, moi drodzy, szczególnie z przyszłością. Ważne rozmowy, przygotowywanie się do jakichś ważnych spraw urzędowych, ale też rozliczanie z przeszłością. No dobrze, w zdrowiu na pewno uważajmy na stany zapalne, gardło, krtań i też układ moczowo-nerkowy pokazuje się dwa razy. Zobaczmy, jak podsumuje ten tydzień Lenormand. Tu, moi drodzy, coś się zakończy, coś, co było problemem. Przychodzi nowy czas dla Was, możecie mieć dużo pomysłów w sprawach finansowych, również możecie podpisywać jakieś umowy dotyczące finansów. Także bardzo dobrze. Ja Was serdecznie pozdrawiam, kochani, i życzę wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia.